Uwaga, uwaga, moi drodzy, doczekaliśmy się tego reotwarcia klubu w Krasnym Stawie w nowej odsłonie. Zapraszam Was, pokażę Wam, jak wygląda ten wyśmienity klub od środka. Uśmiechnięta. Zapraszam tutaj. Zobaczcie, strefa cardio ustawiona. Stronę tutaj wewnątrz całej strefy siłowej. Następnie sprzęt został wymieniony. Nowe strefy treningowe. Zaraz Wam pokażę kilka takich wyjątkowych maszyn marki Panatta. Tutaj strefa maszyn izotonicznych. Rewelacyjna biomechanika. Naprawdę po prostu świetny sprzęt. Ci, którzy oglądają nasze relacje z otwarć, to pewnie są już zapoznani z tym sprzętem. Strefa pośladków. Strefa pośladków. Coś unikalnego również. Proszę bardzo, jedna z takich ulubionych maszyn na pośladki, bym powiedział. Zapraszam tutaj. O, pokażę Wam też tą maszynę. To jest znowu moja ulubiona maszyna. Jedna z ulubionych maszyn na barki. Różne opcje. Można trenować barki. Można robić klatkę piersiową. Pod różnymi skosami. Maszyna się reguluje. Góra, dół. Totalny unikat, naprawdę rewelacja. Idziemy dalej. Tutaj strefa maszyn półwolnych. O, kolejna ulubiona maszyna. Zobaczcie na to. Kolejna maszyna na plecy, po prostu rewelacja. Tutaj mamy gospodarzy, mamy Ernesta, mamy Paulę. Przybijemy piątkę. Delikatna kontuzja, ale już się goi. Strefa Airzone. Idziemy dalej. Strefa wolnych ciężarów. Ławeczki mobilne. Hefrak wraz z platformą Naomi Powerlifting. Już charakterystyczny zestaw w klubach Extreme Fitness. Maszyna Smitha. Chodźmy tutaj dalej, tędy. Widzę, że chłopaki testują tutaj ławkę olimpijską. Jak jest? Wszystko ok? Pod kontrolą? Dobrze. Jest bardzo dobrze. O, jeszcze jedną Wam pokażę maszynę. Znowu kolejna moja ulubiona maszyna na plecy. Nie tylko moja, wielu osób. Maszyna, która wygrała sprzęt sportowy roku. W tegorocznym konkursie na targach FIWE. To jest właśnie ta maszyna. Bestseller. I na końcu tutaj, zobaczcie, ta unikalna, wyjątkowa strefa funkcjonalna Tenex Training wraz ze specjalnie zaprojektowaną podłogą. Specjalne stacje treningowe. Wszystko połączone z aplikacją, która pokazuje, jakie wykonujemy ćwiczenie przy stacji, następnie ćwiczenie cardio. Wyjątkowy, naprawdę rewelacyjny schemat i koncept treningowy. Zobaczcie w ogóle, jak ten klub wygląda. Mamy godzinę 12, mnóstwo zadowolonych klubowiczów, z którymi rozmawiałem. Ja też jestem bardzo zadowolony. Na samej górze macie tutaj przeszkloną salę fitness, w której można patrzeć tutaj w dół, obserwować, co się dzieje na dole. Więc moi drodzy, pozdrawiam wszystkich w Krasnym Stawie. Już za kilka minut otwieramy, oficjalnie reotwieramy ten klub w nowej odsłonie. Wszystkiego dobrego.